Ciąg dalszy bajki dla dorosłych pod tytułem Rybków albo Pipków. Streszczenie poprzedniego odcinka. Rzecz dzieje się w państwie, które nie ma stolicy. O to zaszczytne miano od dawna ubiegają się dwa miasta. Rybków i Pipków. Król jest w trudnej sytuacji. Jeżeli wybierze Rybków, obrazi się Pipków. Jeżeli wybierze Pipków, obrazi się Rybków. I wpada mu do głowy zdumiewająco nowatorski, jak nowe czasy, pomysł. Urządzenie konkursu między tymi dwoma rywalizującymi ze sobą grodami. Najjaśniejszy pan w charakterze jednoosobowego jury zamierza osobiście odwiedzić Rybków i Pipków i na miejscu zdecydować, które z tych miast, grodów zostanie stolicą. Proszę Państwa, za chwilę znajdziemy się w Rybkowie, który pełną parą przygotowuje się do przyjęcia dostojnego monarchy. Okropne tu błocko! A tyle razy mówiłam na ratuszu, że trzeba wreszcie rynek wybrukować. Mówiłem. I tak za późno, żeby gadać. Dywan się położy i załatwione. Hej, patat! Co to takiego? A to ja, panie burmistrzu. Pozwoliłem sobie zamówić u naszego malarza, żeby tę ruderę, chytla, przesłonił. Bardzo ładne, bardzo ładne. Bardzoście sobie to dobrze wykoncypowali, panie rajco. Bardzo dobrze. Za przeproszeniem, panie burmistrzu, proszę się odsunąć ociupinkę od drzewka, bo będę pryskał. Królewski? Co za zapach? Królewski! Wspaniały! I żeby straż miejska koniecznie dopilnowała, a żeby nikt nie odważył się w czasie wizyty najjaśniejszego pana wylewać przez okna nieczystości. Orkiestra już zaczęła próbę. Idę posłuchać marsza powitalnego. Podobno, panie burmistrzu, Pipków kantatę na cześć króla u samego mistrza wiolinusa zamówił. Nie przejmuj się pan, panie rajco. I tak nam nie dorównają. Gdyby oni wiedzieli, jaką dla najjaśniejszego pana siurpryzę przygotowałem, to by zżółkli z zazdrości. Idziemy. Domyślam się, że państwo są niesłychanie zaintrygowani ową sekretną niespodzianką, którą Rybków przygotował dla monarchy. Niestety obowiązuje mnie tajemnica służbowa i za nic na świecie farby nie puszczę. Mogę tylko państwu powiedzieć, że w tej siurprizie niebagatelną rolę odegra ozdoba tego miasta, przepiękna sierotka Marysia, i że rzecz odbędzie się na balu, na który państwa mam zaszczyt zaprosić. A ledwie dyszę z przejedzenia. Te łapy niedźwiedzia w miodzie i w korzeniach. A cóż to za specjał? A teraz prosimy na tańce, najjaśniejszy panie. Na tańce? Już nie dla mnie, mój burmistrzu. To nie na mój wiek, nie na moją duszę. Owszem, chętnie popatrzę, jak sobie młodzi hasają. Ale kiedy ujrzysz, najjaśniejszy panie, jaką ci przygotowaliśmy partnerkę. Zaiste. No cóż to za urocze stworzenie. Najjaśniejszy pan nie odmówi mi chyba pierwszego tańca. Gdybym był młodszy, pięknotko, tańcowałbym z tobą do białego rana. Każde twoje życzenie, królu, Rybków gotów jest spełnić. Zechciej wypić tylko łyk tego cudownego napoju, a na tę noc zrzucisz z ramion brzemię lat.
facecję sobie ze mnie stroisz, imć burmistrzu. Ależ gdzież bym śmiał, najjaśniejszy panie? Wypij, panie, proszę. Cóż, z twoich bieluchnych rączek. Dzieweczko, do tego upojnego tańca. To były czasy, proszę państwa. Jeden łyk i cóż za zmiana. Przy całym postępie współczesnej medycyny daleko nam jeszcze do takich osiągnięć. No cóż, nie muszę chyba dodawać, że królowi noc upłynęła jak jedna chwilka, a nazajutrz późnym popołudniem... Najjaśniejszy panie, czas nam w drogę! Czego chcesz, marszałku? Czas nam w drogę! O, jak mnie wszystko boli, jaki jestem polamany! O, mój krzyż! O! Moje nogi. A, to przez te cholubce i prysiudy szalał, za przeproszeniem, wasza królewska mość, jak dwudziestolatek. Daj spokój, marszałku. O, moja głowa. Zdrzemnę się jeszcze krzynkę. O, nie, nic z tego, najjaśniejszy panie. Czekają na nas w Pipkowie. Ciąg dalszy, proszę państwa, nastąpi.